Hej, cześć i czołem, witam was w Hearts of Iron 4. Dawno nas tu nie było, znaczy w ogóle jakby cokolwiek było na tym kanale od dawna. No, ogólnie muszę wam powiedzieć dość dziwną rzecz. Jako, że postanowiłem sobie zrobić konto na Paradoxie, no to sobie tam zrobiłem, zalogowałem się, wchodzę do gry i jak pamiętacie, tu gdzie stoją nasze jednostki, tu była linia frontu. Wchodzę sobie, a tu całe to... Te regiony, gdzie mieliśmy w ogóle cokolwiek zdobyte, stały się naszymi jakby regionami, znaczy nie są narodowe, ale tak samo tutaj się to zrobiło, o, tutaj, znaczy nie żeby mi to oczywiście przeszkadzało, ale tu na przykład jest milion stali z tego co dostałem, tu pod okupację i to, znaczy Niemcy dalej zabrali mi całą Francję, która miała być moja, no ale niestety sobie poradzili. Ogólnie zaraz tutaj desant będziemy robić, w sumie mogę go już puścić, bo czemu by nie? Więc możemy zobaczyć jak wyjdzie. I... Teleportacja nadświetna się udała i teraz proszę jak najszybciej zająć to jeszcze pola. Super, super, atak na port. Bardzo dobrze, gratulacje za atak na port. Więc nasz super desant raczej nie wyszedł tak jak miał wyjść. Niestety. Ale... Ale tutaj nam się udaje przebić powoli. Się będziemy przebijać w ten oto sposób, by okrążyć, by nie mieli zaopatrzenia. Ile to jest? 6 zaopatrzenia? Z czego nie mają tyle zaopatrzenia? To jest dobre pytanie. To jest dość ciekawe nawet. Modernizacja artylerii. Super. Wreszcie będę mógł... Wiecie co zrobić? Sojusz hiszpańsko-włoski. Jej. No i się przebili. No i tak naprawdę po Sycylii. Znaczy Sardynii. Co ja mówię w ogóle? Okej, okay, rozwalone. Teraz szybko. Te trzy dywizje idą tu. Cyk. Niech oni tam biegną, bo oni zaraz się przebiją. O dobrze, Hiszpanie na chwilę zastopują. I tyle ze stopowania marszu naszych przeciwników. Niestety. Ale będziemy musieli sobie chyba poradzić. Poważny brak. Dobra, tam braki w zaopatrzeniu. To jeszcze nikomu się nie stało, jak nie miał nic do jedzenia przecież. Co nie? Dobra, niech te jednostki chociaż się... Weź rozwiąż te jednostki, chociaż manpower z tego dostał. Z powrotem, bo to jest już nie do... odratowania niestety. Te afrykańskie dywizje też trzeba usunąć, bo one... No niestety Afryki już nie odratujemy. Musimy się skupić na Europie, to jest nasze jedyne miejsce, któremu jeszcze możemy jakoś odratować. Więc na początku obstawmy porty. Widzę, że tu coś Turkom nie poszło najlepiej. Teraz dopiero zauważyłem, trzeba byłoby im pomóc, co? No, to by się przydało. A, Dania, spoko, spoko. To tam usuwajcie te... Dania jako naszego wroga, spoko, spoko. Więc, ogólnie wydaje mi się, że idzie dość dobrze, gdyby nie ten desant. Ale Turcy i Bułgarzy już tu przysyłają jednostki, ja też już tam w planach mam do przydzielenia jednostki. Oni niestety mi tu trochę zabierają terenów, no ale poradzimy sobie. No, no to idzie nam tutaj dość dobrze, właśnie będziemy rozgramiać tutaj to miejsce. Gdzie jest mój drugi czołg? Wiecie co, czołgi chcę, żeby były przypisane do jednego gościa i w jednym miejscu, żeby stały. Podjadą. Wszystkie czołgi, będzie super. Wow, co tu się dzieje? Hola, hola, proszę mi to rozwalić, bo jak oni się tu tak rozleją taką armią, no to... To już będzie po grze od razu. Więc proszę tam szybko podjechać. Powiedziałem szybko. Ci ludzie chyba nie wiedzą, co znaczy szybko. No więc... Już są wy... Co to za miasto jest? W ogóle nie widzę tego. Halo. Mogę to jakoś sprawdzić, jakie to jest miasto? Czy kliknę na prowincję? Afyon. Nie mam pojęcia, co to za miasto. Afyon, góry, Turcja. No, to tyle mogę powiedzieć o tym miejscu. Tyle same mówię, więc... No. Zdarza się. Tu mi się w kółko próbują zdesantować, więc... Jakoś to trzeba przeżyć. Jeszcze gdyby nie ta armia francuska, to wszystko szłoby dobrze, bo tu ich odpychamy, więc jest super. A, badania mi się skończyły. No to proszę, mamy 40 rok. To proszę tu ulepszyć mi sprzęt piechoty. I sprzęt piechoty.
Dziękuję. I niech moje czołgi tu podjadą wreszcie. Wszystkie czołgi tu poproszę, żeby podjechały. I teraz wjeżdżamy w nich. Okej. Chcą się wypalić, spoko. Mi to tam nie przeszkadza. To zaatakujemy teraz my. I jak idzie, jak idzie? Dobrze idzie. Znaczy, no nie idzie dobrze, ale idzie tak... Tak. Także się wybronimy na spokojnie. Że to nie będzie problem... Czy oni się właśnie wycofują? Tak, oni się tam wycofywali, więc... O, udało nam się zrobić ten... Sojusz hiszpańsko-polski. Polski, tak, polski. Gramy Włochami. No dobrze, no i się udało. I jak przyjęli? Moje tereny, poproszę, dziękuję. Ja? Jesteśmy. I bardzo dobrze. Super, super. Jak tam w Afryce im idzie? Aha. Złapaliśmy ich o, mam 150 ponad sił politycznej. Mogę sobie na przykład... naukowiec... Nie, dzięki. Co tu się stało się? W tej chwili mi to... Co tu się stało? I czemu mam Rzym zajęty? Co tu się stało? Proszę mi w tej chwili to... Tu chyba kogoś mocno powaliło. I tu desa... O nie... No ale jak to się stało? Przecież oni mieli pilnować tego. Jak to się stało? I czemu oni stoją w jednej prowincji? Z tą grą jest coś mocno nie tak. Będę musiał przeinstalować pewnie. Co tu się dzieje? No wchodźcie tu. Co tu się dzieje? Churchill mówiąc, że to jest... Że Włochy to... Słabe pod brzusze Europy miał rację. Może chociaż Niemcy mi tu trochę pomogą. A co tu się w ogóle stało? Mi Rzym oblegają. Jeszcze Jugosławię jako naszego wroga. No. No to chyba mamy pograne. No, a jak to się stało w ogóle? To jest dobre pytanie. Jakby... Dlaczego się tak stało? Rozumiem, że Afrykę odpuściliśmy i w ogóle... Ale... Dlaczego? I dlaczego to należy do Wielkiej Brytanii? Ale Niemcy ich odpuszczowują. Tylko niestety zajmują moje tereny. Co się stało właśnie? Dlaczego USA dołącza do frakcji Zjednoczone Królestwo? No nie. No po prostu nie. No i co, teraz dołącza do wojny. No. Super. Wiecie co, chociaż tu może się jeszcze wybronię. Jakby jeszcze dobrze był narysowany plan, to coś się jeszcze może udać. No ale jak Ameryka doszła do wojny, to nie wiem. Chociaż tu Niemcy sobie dość dobrze radzą. To może się jeszcze udać odepchnąć. Niestety Jugosławia jest większym pro, chociaż tu Niemcy sobie radzą dość dobrze, więc... Wiesz, tu są puste... Te, dobra, jedziemy. Jedziemy tu od dołu. Od południa, jak puścimy plan, to idzie dość dobrze. Tu się dobrze trzymamy. Tu też ich rozgramiają. Więc jest jeszcze okej. O, piechota morska. Na pewno mi pomoże. Szczególnie jak USA dochodzi do wojny. No super. No po prostu super. Weźcie zwiad, zróbcie. To na pewno nam się przyda. Na Palermo się zdesantowali. Ile ja mam do upadku? No że 30% posiadam tylko. Tu mnie rozdzierają. Tu ich rozdzierają. Tu my ich rozdarliśmy. Super, super. Tu. I na Izmir. A potem... Się z shiftem robi? Nie. Z tabem się chyba robi taki następny plan. O. Nie mam pojęcia. Po prostu może... Po prostu drugi plan się rysuje. Dobra, nie mam pojęcia, po prostu dostaniecie dwa plany i proszę mi je wykonać w tej chwili, do ataku.
Obrońcie się, proszę. No tak, oczywiście, obstawiajcie jeszcze granice z Niemcami. To jest przecież dobry pomysł. Przecież nawet nie mogę obstawić tego frontu do końca. Tu mi się na Palermo zdesantowali. No jak ja mam ich stąd wypchnąć? Jeszcze USA pewnie płynie za oceanu. Niestety. No i tak to jest. Jak USA tu dopłynie, to jest po prostu koniec. No ogólnie mogę powiedzieć tylko jedno. No super jest, no po prostu super. Brajecie na to Izmir, chociaż to odbijemy Turkom. By Turcy sobie coś porobili. Ale to wygląda bardzo, bardzo źle. Turyngię nam zajęli, niestety. No. Idzie ogólnie źle. Wy może wstrzymajcie na razie ofensywę. Jak w Afryce idzie? W Afryce idzie bardzo dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy. Czy oni się właśnie tu zdesantowali? Niemcy? Wow. Pewnie zrobili szalony desant stąd? Tu. No ale okej, okay. Ja nie obrażam. Macie czasem tak, że naprawdę uważacie, że AI może być spoko? No macie takie dni, takie myślisz sobie, ale super to AI jest, jak jest po twojej stronie, po przeciwnej, no to już trochę gorzej. A potem patrzysz na Niemcy, a oni robią wojnę z ZSRR w 1940 roku, tu sobie z Jugosławią nawet radzą. Tu desant poszedł i nie obstawiają granic, znaczy to ode mnie, to ja, Włochy ich ciągniemy w dół. Yeah, a USA już pewnie jest gdzieś, tak strzelam, że albo gdzieś tu, no nie wiem. Albo tu, nie wiem gdzie oni chcą się w ogóle dostać, ale myślę, że to raczej do Wielkiej Brytanii na początku pójdą. A potem dopiero, dobra. A jakbyście wpuścili plan na przykład wy, to coś umiecie zrobić w życiu? No i dlaczego cała armia stoi tu, na granicy z Niemcami? No przecież ich jest co najmniej dwóch na kratkę, ja mam max jednego na kratkę i tak nie obstawiam wszystkiego, a tu mnie po prostu rozpruwają. No niedobrze jest. Ale tu się jakoś jeszcze bronimy, czy coś. O, tu nam się udało ten rozwalić. Proszę to od... Załóżmy to odbić. I proszę, plan startujecie. Wykonywanie agresywne oczywiście, bo jesteśmy agresywni. A możesz się po prostu tu... A, nie możesz się tu dostać, dobra. To nie idzie dobrze, jak widzicie. Idzie bardzo... O! Nikt tu nie stoi. Proszę mi to zająć. Nie mają tu dewizji, żeby to obstawić. I dobrze. Niestety tu mają, jak obstawić te dewizje. I to jest źle. Bardzo źle. Co jeszcze się kochani Hiszpanie wolą jednak stać 9 dewizjami. Chyba, że macie jakiś plan. Nie. Nie ma żadnego. Chociaż coś jest. Jakieś super mega desanty na... Danię i na Norwegię? Wow. No gratuluję, no co ja mam powiedzieć. Ale tu się sukcesem bronimy. Te jednostki, dlaczego one nie są przypisane do tego? Proszę, jesteście już przypisani. Dlaczego to nie umie myśleć na przykład? To jest dobre pytanie. Okej, tu dobijamy i bardzo dobrze. Tu nie idzie niestety aż tak dobrze. Jak ci zrobią wojnę z ZSRR, to ZSRR się po prostu przez nich przejedzie, bo... ZSRR ile ma dewizji? Coś koło 250. Jak oni mają 50 dewizji? Co tu się stało w ogóle? Dobra. Ten safe został opętany i jest co najmniej dziwny. Nie polecam tego save'a. Przecież co tu się dzieje w ogóle? Tu zaraz zrobią jeden front. O, Jugosławia kapituluje, dając nam 50% wyposażenia. O, dziękuję. O, przetwórstwo ropy. Super, super. Weźcie piątka. Cokolwiek dostaliśmy? Nie, nawet straciliśmy. Bo nie wiem, bo zajęły to... A, jak zawsze. Weźcie to odbicie, bo ja nie mam jednostek do pokrycia tego. Dobrze.
Widzę, że oni tu sobie nie poradzą, więc proszę tu. I atak. I proszę to rozpocząć jak najszybciej. Obrona mobilna, bardzo dobrze. O nie, USA już doleciało. Najgorzej. Najgorzej na świecie. USA się tu pojawia. Jak to się stało w ogóle? Jak to się stało, że Niemcy mają 50 dywizji? Coś poszło mocno nie tak. Ile ma Wielka Brytania? I dlaczego się nie desantują, jeżeli oni mają 50 dywizji? Korpus ekspedycyjny. Nie, dzięki. Nie w tej chwili. Ile ma USA dywizji? 80? Znaczy jest 40 normalnie. To trochę później dołączyli do wojny, więc rozumiem to troszkę. Tu się tu ładne obstawiono surowce. Tu nie ma surowców w Syrii? Naprawdę? Czy tam ropa jest? W Iraku jest ropa i w Persji dawnej. Teraz już Iranie, ale... Dobra, na pewno jak postawię sobie na przykład tu i tu, to na pewno ich nie zajmą i nie będą szczęśliwsi, bo wow, easy win. Ogólnie ja polecam bardzo ten odcinek. Nazwę go Jak nie grać Włochami. Tak go nazwę i myślę, że będzie super. Bliskie stosunki z Portugalią. Super, super. Możemy wziąć... O, rozbudowa fortyfikacji. Na granicy ze Francją. Tu mi zrobicie, tak? Tu okrążyli niemiecką dywizję. Dobra. Nie rozumiem tego jej. Tu są puste. Nie, nie wejdziemy. Bo po co? Tu jak stoją moje, to po co obstawiać front? No bo po co? Dobra, no weźcie się, rozjedźcie. Tu proszę to wszystko zająć. I proszę, puszczam plan. I macie to zająć, macie na to 2 dni. Portugalia chce wesprzeć nas w wojnie. Rzesza Niemiecka, nacja... Tak! LOL? Oni należą do mojej frakcji? Novus Imperium Romanum. Dobra. Świetna. Jest... Podoba mi się gra Włochami, ale... Jakby ten safe nie był przeklęty, to może jeszcze by się coś dało zrobić, ale nie da się, więc... Jeszcze 6%. Znaczy jeszcze, no, byleby tego nie zdobyli. Znaczy, no... Co mam powiedzieć, no... Raczej tak na 700% mogę powiedzieć, że na pewno to zdobędą, bo mnie, nie wiem, na przykład rozpruwają. Tu się zdesantowali, no... No nie jest dobrze, dobra. Wolne pole, weźcie je. Póki jest wolne, to będzie super. A tu jakby się udało ich okrążyć, o, odciąć ich, jednych od drugich, to by było super, super by było. Jeszcze jak Amerykanie tu nie dopływają, jest jeszcze dobrze, niestety tu są, ale czy oni? Nie, mają niestety tu zaopatrzenie, w przeciwieństwie do nas. A to kogo jest niby? Z amerykańskie, okej. O, ulepszone wyposażenie piechoty, dobrze, dobrze. O, lepszy. Lepsza maszyna licząca. Przyda się, przyda. Czy mi właśnie komputer wybuchł? O, nie, jednak nie wybuchł. Zjednoczone Królestwo. Aha, czyli mnie tu wypychają. Tu już ofensywa idzie, niestety. Nawet przez rzeki mnie przebijają. I mnie rozwalają. No tak, dalej stójcie na tym. Ejaj. Z tej postaci. No wchodźcie tam, no co za goście w ogóle. Tu jak mnie tu odepchną, to już jest po mnie, bo wtedy cała ich siła z tego, co rozumiem, pójdzie tutaj, a wtedy to już będzie po nas. Tu Amerykanie gdzieś są? Ej nie, tu Amerykan ładnie odepchnęli. Jest super. No więc... Ja nie wiem, gdzie jest problem. Okej, to odpuścili, to proszę mi tu pchać dalej. Takimi małymi planami będziemy iść, by... Tak na wszelki wypadek, gdyby nagle Amerykanie chcieli na przykład wbić się w nas. O, kompania techniczna, myślę, że to akurat dobry pomysł. Tu odpychamy ich bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tu byś podjechał, rozwalił ich po prostu.
Super, Turkowie tu się porządnie wbijają. Gratulacje, gratulacje. Hiszpanie gdzieś odesłali wojska. Niemcy z mojej granicy też gdzieś, dobra. No mam akurat pakt o nieagresji, więc jest chyba dość spoko. Tak? Jakbym chciał zerwać, to nie mogę przed wrześniem tego roku. O, rozbudowa fortyfikacji. Dzięki, mordo. To mi się przecież przyda, prawda? Tu całe drzewko już skończyłam. Rozwój lekkich okrętów, przecież to mi się przyda. Prawda? Szczególnie, że tu mija. Pokrążali, porozwalali. O, tu nam się udało. No to idźcie dalej. Idźcie, idźcie dalej. Super, super. Tu ich rozwalamy po prostu. Co jest piękne, po prostu piękne. Ile ja mam do kapitulacji? 6% znowu. O nie, ktoś. No nie, znowu mi się zdesantowali. Ktoś tu. Proszę jak najszybciej. Ile mam do kapitulacji? 17%, okej. Co tu się stało, że nie mam tu dewizji? Jezu, no nie mówcie, że ich pokrążali, ich zabili. No nie. To było słabe, bardzo słabe. I co, jest, skapitulowałem. No dobra, to ja wam. No ogólnie dziwna sprawa. Nigdy w życiu jeszcze mi się nie zdarzyło, bo znaczy nie nagrywałem właśnie, przygotowując się do tej serii. Ogólnie sobie zagrałem na singlu, by sobie zagrać. I nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby Anglia zrobiła desant na Rzym i ogólnie tu się zdesantowała. To nigdy w życiu. Tu Francja mi się zdesantowała. To też nigdy w życiu mi się nie wydarzyło. To, że Ameryka w 40 roku dołączyła do wojny, to w ogóle już też tym bardziej mnie zadziwia. Z tym save'em jest coś nie tak, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Ogólnie ja się świetnie bawiłem w tej serii, oprócz w tym odcinku i pod koniec poprzedniego, gdzie ukradli mi te tereny. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.